Uważam, że Światowe Dni Młodzieży są ciekawym wydarzeniem. W dodatku rzadko zdarzają się w Polsce. Jest to dobra okazja, żeby uczestniczyć w tego typu, że tak powiem, imprezie. No i też przeżyć coś ciekawego, tak? Może ubogacić się, poznać pielgrzymów z innych krajów. Wymieniamy się doświadczeniami. Na tyle, na ile pozwala oczywiście bariera językowa, staramy się rozmawiać po angielsku. No i tak to wygląda mniej więcej. Jest rzeczywiście cała masa ludzi. Ja osobiście jestem pod wrażeniem organizacji, w sensie zabezpieczenia i generalnie trzeba przyznać, że jest to wszystko dobrze zorganizowane. Ja osobiście jestem pod wrażeniem, nie spodziewałem się, że będzie aż tyle ludzi. To też na mnie wywarło duże wrażenie, bo pochodzę z mojego miasta. Natomiast te tysiące, czy też setki tysięcy ludzi na błoniach naprawdę wywierają ogromne wrażenie. Myślę, że tą radość też widać w całym Krakowie, czy to jeżdżąc komunikacją, słuchać co chwilę śpiewy, śmiechy młodych ludzi. Myślę, że ta radość jest tu jak najbardziej obecna i dla mnie te słowa też są znaczące.